No. Coś mi neta wyrypało. Jaki damage on z tego ma, no boss. Zabij mnie! Co mam cię zabijać? Ten pieprzony gnój wzieje tym ogniem w tym wąskim przejściu, a tamten skacze mi na głowę. No kurwa, to zabić. Ma komunikat. Jaki? Jotka. Czemu? No Jotka. No just kidding. No. No nie, nie. Co jest od nich? Skakanie pierdolne i wąskie przejścia, gdzie typeczek zieje ogniem, a drugi się napierdala i ci na głowę wskakuje. Niepotrzebnie. No potrzebnie, bo potrzebnie, bo ja to muszę iść. No bo te wszystkie główni iksy na glebie. Pełm kolcz. Zleciony z włączonych stanowi pierścień. Posuń się, żyż! Kurwa, zaś skoczył w ten filar jebany. O boż. Jasne, kurwa. Pieprzyń jeszcze 5 razy. Ten łuk no z mojego miejsca to jest łuk, z którego lubiałem korzystać z Wydarksosie 2. Ja wyłączyłem ten mechanizm, a teraz on by mi się przydał. Bo znalazłem jakąś ścianę, za którą coś tam jest i... Ja chcę wiedzieć, co to jest. No kurwa, już mnie złapał na wejściu! Ciebie pojebało, typeczku! Kurwa! Zaś mnie złapał! Ej, powiedz mi, co ja mam zrobić tutaj, ty? Nie gadaj, co będę. Jesteś kurwa spierdolony w tym momencie, nic nie zrobisz, on cię złapie? Tyle dwo wstajesz, on cię łapie już drugi raz. Rola, nic, kurwa. W ogóle. Nawet jak jesteś w animacji ataku, to on ci ją kurwa anuluje. No. Ty robisz niszczy. Kurwy syn. Odpieprzony gównie. Dobra, jestem tu. No, już kurwa idzie. Pierdolę nic. Jak nie jeden mi wyjebie, to na pewno drugi to zrobi. Wybiegnij stamtąd, kurwa.
A tu kur. Uderzyłem cię, typeczku! Ja pierdolę! Jebłem cię. Leżeć było. To wygląda jakby te typeczki wyrżnęły te wszystkie kapry. O ile maksymalnie może mieć Estusa? Plus 10? No no, bo miał plus 10. Chowa się za tarczą i bije z tej dzidy. Ale te typeczki wyglądają z leksze jak ci z tego. Jak ci z DLC, tak trochę. Są te gówniowy. A, tam jest ten, o bo... Trzeba zmienić set na jakiś inny. Mówisz, Kalen, takie poważne zmiany w twoim życiu? Ja, zajebiście. Więcej niech was strzela, kurwa. Przestań rodzić te kulki! Naspamował tych kulek, kurwa, pojebany typ. Ile tych odłamków tu jest, yo. Na żar. Dało się zejść tu na dół i tu. O! Ognisko! Zajebiście. Co jest tu wyżej? A, tam jest boss, dobra. Ja jestem teraz przy tym ognisku od bossa. Tu mogę typeczka przyzwać. Boss jest easy ogólnie, to śpię. Ale jeszcze chcę iść tam, gdzie ty byłeś. Tam mówisz, że tam łucznik, że coś.
chyba Boruto. No jak tyle stusów zużywasz na jednego przeciwnika, to trzeba się postarać, żeby no przeciwnik był na hit 2. Ja nie mam problemów z... Tam zaspomowali tymi kulkami tu. Czego drzesz ryj, typeczku? Chodź tu. No i lokuje mi kulkę. Jasne. Jasne. Więcej. Ja wiem. Jaki spamer kulek. Rzędzę z demu mobki, co spawnują te kule ognia. Tak. No my te kule ile biją? No i tu typeczku, no. Jas. Dobra, ale jak ciebie zabiję, to twoje kule znikną. Elegancko. Ale jeszcze jakieś kule są w powietrzu. Dobra, czas poszukać. Tej typiarki w kod. Którego bonfire'a tu się wygra. No nie, on jeszcze żyje. Dobra, zdechło mu się. Ej, tu jest ten! Asylum Demon leży. Nawet. Wszystko leży. Jak na dusza bossie? Leży. Nie na bosie. Tam gdzie były te dwa typeczki, co spawnowały kulki. Na końcu tego korytarza i tu jest jakiś item jeszcze przy nim. Czekaj, co z niego jest? Fragment kości nieumarłego jest. Estusy na plus 5. A wy nie dostajecie damage'u od ognia. Ciekawym wydaje, że ten Yorick, ten taki gigant, nie? To jest ten gigant w Dark Souls 2. No jest tu demon azylu. Oczki mu się nawet świecą. Lol. Drugi. Dobra, mogę iść jeszcze tutaj. Tutaj nie byłem. O, tam Quillac leży. Duży szczur. Opa!
No, a małe mnie pierdolą teraz. Ja pierdolę. A, znowu nie mamy stosów super. Aha, cześć. Tam panów. Jakim cudem do mnie kurwa u góry bije? Peczku. Jaj, tu mam wyjście do bossa. Ja jeszcze nie byłem. A tam na dół nie poleciałem za tym typeczkiem. O, nie w tą stronę! Jeśli chodzi o popioły dla tej typiarki, jest ich 10. Ostro, ja chyba znalazłem czwarty. Jest duży ciul, tu jest duży ciul pode mną. I są małe ciule. Fuck, jak one biją. Też żabiszcza są. Nawet nie próbuj tupeczki. O, jaki zmasowany atak. No proszę. O, otaczają mnie. Powiedzcie mi, gdzie wy znaleźliście tego Estusa, tam gdzie ta kusza była? Ja go nie znalazłem gdzie kusza, ja go znalazłem gdzieś tu, kurde. Chodzi mi o lokację całą. Jeśli chcesz przejść, musisz przynieść lalkę. Skąd tą lalkę wchodzisz? No właśnie... Jakonów. Tam jak oni są po polsku. Pewnie mu chodzi o małą lalkę. A, tu jakiś bydlak wyszedł w ogóle. Nie pokonałeś tego. Czego? Jednego bossa, bo ta lalka była z bossa. Chciałem zabić. No to powiedzieć mieć małą lalkę. Taka kurwa. To jest w kluczach? A jest mała lalka. Dobra, kurwa, nie było pytań.
Tam, żem się zajebał i sam nie wiem co wzięłem. Tu jest Black Knight 1. Teraz mi się przypomina kurwa śnieżne DLC z Dark Souls 2, ja pierdolę. Ja to widzę. O, to jest Black Knight z Great Swordem, no cool. Gdzie tu pójść teraz? Tyle dróg. Nie, no wszystkich nie, ale dużo bossów widziałem. No nic mi nie dropo z tego Black Knighta. Kurwa, tam na pewno coś z tą lawą. Ej, to tylko dupna drabina, panowie. A tam aż na dół można zejść. Już... Nie. Chciałeś spać go. Ile ta drabina ma? A i po tej drabinie jeszcze jedna drabina, no zajebiście. Czemu widziałem ducha białego? To tak a, tam, to nic, nie zwracaj na to uwagi. Nie, znaczy nie interesowałem się aż tak tym za bardzo. Kurwa, mechanizm. Strzela! Co to za mechanizm? Bitch, please! Jakie to jest wielkie! Kurwa, wielki Avelyn! Ci napierdają czarną magią. Ale nie mają szans z moim kurwa toporem w pierdolu. Użyłem sobie trochę tego miecza Artoriasa kurwa. Niech Bonwille! Chodź, pojedynczo panowie, pojedynczo. Kurwa. Ej, ale by się nie kręcić. Ej, on rękami bije! Ej, ale te Bonwille są inne, one nie kręcą się, aż kurwa się zatrzymają. No, się zatrzymują po chwili. To idziemy dalej. Co to za szkielety? Tam panów? A wy nie schodzicie kurwa na hita i bijecie jak skurwysy. Co ty jesteś? Czemu ty jesteś też rozpalony? Czemu jest drugi typeczek za tobą? Ja pierd... Zapucha pe... O kurwa. No jasne, no ja... No jasne kurwa. Ja tego nienawidzę, kurwa. Leżysz na ziemi, nic nie możesz zrobić, dosłownie a goście napierdala tak czy tak.
A jak on leży na ziemi, to ty go nie możesz bić. No, też to zauważyłem, a po przednich Dark Soulsach koleś leżał na ziemi, w sensie moby. Mogłeś go dojebać. To mogłeś go klepać, ile wlezie aż. No, a tu on cię położy na ziemię i cię pizga dalej. Ja pierdolę. Wezmę sobie kurwa MPC-a na tą wyprawę tam. Chodź. A, to jest ten typek! Z Foam Great Swordem. Nie no, Bonwheel'a nie są mądre, tylko nauczyły się driftować. Chodź typeczku ze mną. Dobra, wiem na co będę napierdalać. Fak, dostałem po plecy. Dual wielding z demonicznych pięści, a jak chwytniesz jedną, ciśniesz Y, to ta, ubiera ta, się ta z duszy demona? No, ubiera się fajne? Na drugą rękę. I człowieku, ogólnie jak ciskasz L1, to po prostu kurwa sieka automat. Mówisz, czyli brać. Pięści, a nie topór. Ło, L2, jakie zajebiste. Kręcisz się i one się zapalają, człowieku, i kręcisz się jak taka torpeda paląca się. No to jest to tornado, no. Zajebiste. Bardzo szybki damage, kurwa. W sensie tam... Kurwa, idźcie w chuj! Czemu wy musicie być na tej szybcy? Pierdolę. Gdzież go kurwa zabili? Oj, ja jebie. Zamienili go po prostu w kamień, no kurwa mać. No, bazyliszki są zbyt trudne dla MPC-ów, Kalen. Bo on po prostu stoi w tej mgle i wyjebane, nie? Ja też zaraz bym miał wyjebane, jakby dostał w tym. Mam ci, Kalen, powiedzieć, żebyś po tym tornadzie nacisnął R2. Aha! Dobra, chuj, nie było pytań. Mówisz, fajna zabawka? Kurwa, zajebista. Tylko ogólnie na szybkie moby to ni chuja nie działa. Kurwa, zanim do nich dolecisz, bo oczywiście musisz kurwa moba dotknąć kurwa swym kutasem, wtedy dopiero damage się nalicza. Ehe. Bo wybiłem jakieś spiry, kurwa. Bo miałeś zasięg, kurwa, 3 km. Ja pierdolę. Wypierdolę. Miałeś wyjebane i wszystko, a tak to kurwa musisz typa penisem dotknąć, aby go zdamage'ować. Wszystko kurwa otwarte z drugiej strony, ja wiem jak to się kończy. To tak zwane otwiera się z drugiej strony. Jakie kombo mi tu pizga typa, no nie kurwa, już to napierdalają. Tam będziemy mieć czarnej magii napierdać, tam będziemy mieć za ognia napierdać. Ja pierdolę. Dajcie mi kurwa mój topór, zaraz to im pierdolne. To nie ma sensu w tym momencie, jak oni mnie napierdalają, jak chcą. A jest tu ten typecz, o kurwa.
Jasne, schody! Kurwa. Kurwa, oni mnie stunują z jakiegoś kurwa wichajstra małego. Aha, dobra, widzę co on mi zrobił, kurwa. One-shotował mnie? Ja pierdzielę. Jaki ten typeczek jest op? Nie mam pytań. Ja mój topór ich kurwa niemiłosiernie wiem. Kurwa, gdzie niekolwiek spojrzę, to tu są wszędzie drogi jakieś. O, może mogłem zostać jebanym magiem i... Napierdalać z 3 km. Mogłeś? Też była to jakaś opcja, stwierdzam. O, bonfire. No tu jest ten typecz. Halo, MPC, gdzie jesteś? MPEC! Dobra, czyli tu mam rozejść się na dwie drogi, ale tam jeszcze coś było. Która jest? Aha, dobra. Nie, MPEC, no nie bij się z nim. Idzie, biegnie. Sprawdzę tylko co tam było i idę spać. Chodź tu. To pewnie zamknięte jest. Tak, z drugiej strony oczywiście. Gdzie mój MPC? MPC, bij się z nim, bij się z nim! Tu jest niewidzialna ściana. Dobrze, jak go ora. Kurwa, jak to było widać, że to jest niewidzialna ściana. MPC kontra MPC, taki sam kontra taki sam. Jeb go. Rozumiesz, co kalę tego MPC-a spod bossa? Zaciągnąłem na tego MPC-a takiego samego. O. Bliźniaki się biją. Jak go piznął. Próba pury to powiedzasz? No. Swój zabił swojego. Dzięki story, dzięki, idziemy dalej. Ten już zniknął tutaj. A i tu nic nie było poza tym MPC-em na dole? Przy tej lawie? Jak po tej lawie chodzi? To jest... Nie, nie wchodź do lawy, nupie. Tu na pewno jest jakaś niewidzialna ściana. Bo nie wierzę, że coś takiego zrobili i tu niczego nie ma. A, tu pewnie będzie zejście z góry. MPC. Nie ma MPC-a! MPC!
Gdzie ten Lupson? Chodź. Blokował się tam na jakiejś ścianie. Serio. Chodź Blocknoid, chodź. Zapoznam cię z moim MPC-em. Który zaraz chyba przyjdzie. Jolo. MPC goni mnie. Halo. Halo. Słabo cię słychać, bro. Czemu ty idziesz w ściany? Co to za pathfinding? O, kamper. MPC rów dupę z tej ściany. Jak dostałem przez mnie, zajebiście. MPC stoi i się patrzy w ścianę. Zajebiście. Never been lucky. No, tak bardzo. Nie bój się MPC, ja cię obronię. Teraz chodź ze mną. Idziesz? Nie wchodź w ścianę, chodź tu. Nie, te MPC są ułomne. On w ścianę wchodzi zamiast za mną pójść. O, ciekawe, czy po drabince wejdzie. Dobra, dzisiaj koniec Dark Soulsów. Mam przegrane 11 godzin i 12 minut. No nie, mów, że MPC nie umie po drabince wchodzić. Ale obciach. Lol. No, MPC nie umie po drabinkach wchodzić. One nigdy nie potrafiły? Nie wiem. Trudno, został na dole. Łop! Złapałem. A to nie było tak, że jak się odeszło za daleko, on się tepał? No, tak było, ale tutaj nie ma. Bo już raz zgubiłem MPC-a, przyzwałem go, poszedłem, poczekałem aż się przyzwie, poszedłem do bossa, już nie patrzałem za siebie. Hmm? Weszłem do bossa i chuj. Zniknął już. MPC. Jak zabiłem bossa, on nadal był, co nie? Ale gdzieś no. Tam pod areną, gdzieś tam łaził i przed nim zbiję. Co tam robi? No nie. Chodźcie, kółeczko. A jeśli NPC poszedł z mojego Nexusa, to ja go znów mogę wezwać tam, gdzie go znalazłem? Nie wiem, właśnie nie wiem o co chodzi. A który ci poszedł? Mag. To nie wiem, czemu. Nie wiem, bo nie dałem mu żadnej książki. Ja mu dawałem właśnie, bo ty miałeś z nim deala, nie? Że on ci będzie uczył, jak będziesz mu dawał książki. Ale teraz, to ja to dopiero teraz mam, kurwa, od groma książek. Wcześniej nie miałem, to jak... Były. O, bułat mi dropnął z mopka. Tam było dwóch typeczków. Hunter Hunter wyszedł 350 chapter, o co chodzi? Czytałem. Czytałeś już? No. Jakiś dodatkowy chapter, czy coś tam się nawiązanie? Nie, normalny. Normalny chapter? No. Po jakim długim okresie oni to wrzuci? Nie wiem. No wyobraź sobie, że tam niektórzy ludzie czekają, powiedzmy, na kolejny sezon anime, nie?
Typeczka. Weź się uspokój. Ablicza czytałeś, Burak? Nie czytam Blicza, jebać tam mam. Teraz i tak kurwa 16 chapter, w sensie 16 stron. Ile ty masz życia, typeczku? Dużo. Właśnie widzę. No przestań rzucać. Ci tu już są silni. Grafikę tą ostatnią, nie? Zejść z odkurzaczem. Ale ktoś się nagryzdolił. Super, stuna dostał, ale kurwa damage'a nie było, po co? Ja nie wiem, oni mnie w ogóle łatwo stunują, wiesz. Nie no, stuna dostał, ale damage'a nie dostał, bo wiesz, jak ja walę maczetą, to ona jeszcze robi taki podmuch od siebie, nie? Ja tym podmuchem stunuję. Samym. Dobra, lecę do polisty. Ale niezły ten awelnik, ale ślepe. Taki mały. Co? Taki mały. A ten, jesteś tam? No. Dwa, że to jest automat, co nie wystarczy przekręcić dźwignię i chuj, przestaje działać. To jak w Demon's Soulsach. Myślę, że tam jakiś typ jest, którego masz, wiesz, coś pogadać. No, no, w Demon's Soulsach też był ten wielki taki, nie? Sarkofag, co strzelał. Tak popieprzony. O, tu jest ten gigant jeden leży. Martwy. O, tu drugi. Oni wykorzystywali te giganty. Co jeszcze tu jest? O, tu można zeskoczyć. Chyba. Próbuję. A można. Tam widzę dojście do bossa. Milion krabów. Szkoda, że tego się nie da jakoś przestawić, żeby to strzelało w kraby czy coś, nie? No i co, i tam mam już wejście do bossa. O, i teraz mi to gówno nie strzela, mogę pozbierać. Wszystko. Co to jest? Nie! Co to za kwiatek? Ja widzę tu kalę ścianę, którą mogła rozwalić ta balista i nie wiem, czy za tą ścianą nic nie ma. Pewnie, że coś jest. Dusza jakaś leży kalę za tą ścianą.
Ją balista mogła rozwalić. Uruchom. Jo, i znowu tam zapierdziałem. W sumie, ale to muszę przejść koło kwiatka. Nie, muszę jakieś do bonfera się dostać. Nie wskrzeszając wszystkiego z powrotem. A od tego wejścia do areny bossa mogę się cofnąć do ogniska, czy tam się zeskakiwało po prostu i nie da się wrócić? Nie. No, obok wejścia do ogniska, do bossa, czy da się wrócić do ogniska? Da się. No, tu stoi kwiatek. Nie wiem, czy kwiatek głównik się to wiesz. Co jest? Jo, i zaś włączać muszę tą balistę, żeby potem zapierdziać portem ją włączyć. Super. Dywo. Dobra, speedrun, by włączyć balist. Da, ja znalazłem jakiegoś NPC i chuj wie kto to jest, nie wiem. No ja idę włączyć balistę, bo przed tym kwiatkiem dupnym, nie? Jest ściana, którą może rozwalić tylko balista. Jest ściana, jest jakaś duszyczka i podejrzewam, to jest albo Estus, albo wzmocnienie. Ten robak ogólnie ma kość. Ja właśnie też chciałem to sprawdzić, więc jak ten, jak włączysz to... Powiedz, co tam było. No ciekawe, czy balista, ale jak robaka zabiłeś, Kalen? Staniesz w jednym miejscu, to on cię nie bije w ogóle. No, bez kitu, on ogólnie... najpierw on wylatuje, zaczął się kręcić, przestał się kręcić i zaczął ładować atak, ten świetlny. No. Ale on w ogóle ten atak świetlny gdzieś w piździe, w ogóle nie w moim nawet kierunku, człowieku. Gdzieś tam pizgał w stronę wejścia do bossa, człowieku, a ja od balisty byłem. No. Człowieku, jego napierdalałem, on tak stał i chuj, nic nie robił. I ładował ten atak, później coś nie wiem, ja pod niego wbiegłem, to jak się kręcił, to mnie wyjebał. No, to się nie dziwić, jak się kręci, to jest niebezpieczny fuj ogólnie. Nie wiem, pójdę z NPC-em na niego. Patrz, jak on wychodzi, on stoi, jest taki zwinięty i się nie rusza, ewentualnie laserem strzela stamtąd, to stajesz obok niego i on cię nigdy nie trafi stamtąd. No, no. Nigdy. No bo w sumie on by musiał w siebie strzelać. On jest taki dupny. No, no. No, ale robi wrażenie, no. Ten moment gry, no. No, nie powiem, no. Nie? No. Tylko muszę zapieprzać, włączyć balistę, potem zapieprzać, wyłączyć balistę. Nie chciałbym zginąć, bo zaś mi się wszystkie mopki zluru. Chociaż, fuck, pieprzyć to. Jak ta balista mi już rozwali tą ścianę, to już mam to w dupie, nie? To już może se strzelać, ile chcę. Bo już wszystko nie ma odkryte. Coś dużego tu słyszę. A ten się tam dalej masturbuje, ten kurde wąż w kółko jeździ. A tu kraby popindalają. No nic, lecim drugi raz. Ci asasynowie
dwaj przed balistą zawsze silni byli. No szkielety na sterydach, a nie. On jak się wpierdzieli na combo, to koniec. Ciekawe, czy ją się da włączyć jeszcze raz. A i uda się. Balista open. Ja pierdziele, nie wiedziałem, że ona już tu we mnie będzie strzelać. O kurde. Leci! Dobra, trzy strzały. Pierścień z flamistym kamieniem. Co on daje? Jakiś pierścień. Zwiększa absorpcję obrażeń od błyskawic magii, ognia i mroku. Czyli taki pierścień na wszystko. A ja teraz kurde przy tej rzeczownicy pieprzonej nie przebiegnę. Ja czy nie mogę stać, bo strzela we mnie! Idę po NPC, idę ciskać szczownica. Chodź NPC-u. Halo NPC. Nie ma go. Chcę przeładować save'a chyba. Chodź, idziemy bić dżownica. Dżownic. Gdzie ona jest? Ej, nie ma jej. O, jest, wyszła. A czemu tak daleko? A bo ona tu wyjdzie! Co?! Jakie chipsy. Boże, jak się to kręci, ile damage.
Ej, ona nie strzela z tym laserem, ona wchodzi pod ziemię w tej z powrotem jak popieprzona. Ale shit info. Noob jesteś. Jak się kręci, to zobacz do którego... Patrz, jak idziesz od strony tego ogniska, co się schodziło po tym moście, to idziesz w lewo, nie? I jak idziesz cały czas przy ścianie, to w pewnym momencie ona ci wyskakuje i ci blokuje przejście. To w no. tym momencie, w tym miejscu stoisz i stamtąd pizgasz. No, dobrze. No to tam też mi się wcześniej zakręciła i dostałem. No ale co, stajesz tak, żeby się nie biło? Ale to zaś balista będzie strzelać tam. To wyłączył. No właśnie. Nie chcę mi się i drugi raz wyłączyć. I co tam w ogóle było za tą ścianą? Pierścień, co dawał odporność na magię, wszystkie te duperele. No i to te... No, silny. Czyli biorę. Kurwa, balista mnie zabiło. Joki laser! Czyli czekaj, muszę iść do jakiego ogniska? Nie tego tam przy bosie. Tego? Którym to ogniskiem się wychodziło na lawę? No nie tu. Przerąbane, zaś biec tą balistę wyłączać, kurde. Nie, wypadł balisto jedno. Ej, bij się z nią, ty. Epec. Oj, no on pizgał życie, o boż. O boż. Ja ogólnie tą drzewnicę miałem może na 12 uderzeń, czy coś takiego? Dużo. Nie wiem, ile od mnie uderzyłem. Co ty masz dżownicę z jakiejś innej etapy? Ale pokurwiony mob. Maksymalne HP ci wysysa. No... W nią trafa, nie we mnie. Jasne, jak jestem za dżdżownicą, to on nie będzie strzelał. No po co?
O, trafił tą żdownicę! Jaki damage! Jak ją pizga ta balista! O Boże! No nie mówię, ładnie ją pizga ta balista. O, jeszcze jeden strzał z balisty, ona ginie. Zabiło ją! Piorunowy pal, fragment kości nie umarł, zajebiście. Dzięki balista. Ale mnie kurwa już nie zabije, gosz. Ja inny sposób miałem, tu jest taka górka przed wejściem do bossa, nie? Stałem sobie po prostu za tą górką i ta balista sama strzelała w tą kałamarnicę. No, na razie kos. Były 3 strzały. Raz. Drugi. Trzeci strzał mnie trafił, zajebiście. Raz. Dwa. Trzy. No, nieźle pizga. Jutro piątek, piątunio. No i zajebiście, wszystko załatwione. Jeszcze mi zostały tylko te kraby pieprzone. A tam też przy krabach strzela balista? One są pod nią. O nie. Ale te dalsze mogą strzelać ciebie. Lepiej bardziej pod lewą ścianą być. Jak patrzysz na... No nie, ja tak zrobiłem, że wiesz, balista mi zabiła tego robaka. I to bez problemu. Takie hity od niej dostawał, że hop. Zniszczyła go. O, home. Co tam peców brakuje? O, jakie lagi! Na początku myślałem, że to są jebane rendery, co nie? Ramy! A to się okazuje, że to jest kurwa realne screeny z gry. A ona nic nowego nie ma. Oh, hello. And in one piece. A, czy ty coś masz fajnego? Nic. Goodbye. Goodbye. Ah, I am pleased. Piromancja Izalitu. A pyromancy, then you found the home of Pyrilliant. I will never curse being old. Now, now, show it here, quickly. The primal pyromancy is known only to old monks. Tom piromancy Quillany. By the gods, this inscription reads Quillana,
A, Kalen, ten jak dasz mu tą książkę Quillany, nie? No. To on mówi, że to jest imię starodawnego bóstwa. Starodawnego. No tak. Które kiedyś żyło w Izalith. No tak, mówię, że to jest pojedyncze w Dark Soulsie. To jest dużo, dużo pojedyncze. Widziałeś, ja tego nie chcę przyjąć. Ten tom piromancji Quillany, bo nie jest, mówi, że nie jest kobietą. Tego strażnika grobów też nie chcę. Plus 6, łapka, fapka. O, burza chaosu. Wielka ognista sfera chaosu, chcę to. Do not be gone for long. Back again, I suppose this means you're after source. A nic nowego? Oh, champion of art, do you wish to hear a tale? No, ona też nic nie ma fajnego. Jedenaście stusów na plus 5. Sprawdzałeś kalen topór? Demona? To... Tak, kurwa. Topór, ty sprawdzałeś pięści. Aha, to pięści, ale myślałem, że o ten inny topór ci chodzi. No, bo tam bo też jest. Możesz albo pięści, albo topór zrobić. Kurwa, pięści chyba lepsze. Takie for fun. Bo ogólnie mam jeden topór, którym przejdę do końca gry. Ten topór, kurwa, bije niewyobrażalny damage. Miecz Volnira. Ten topór ma skalowanie z wszystkim. C z siłą, E z ręcznością, D z magią i D z wiarą. A te łapki mają tylko tutaj, eje. Ale mówisz łapki, musisz być blisko, nie? No i to jest chujowo, bo jak jest... Te większość tych typów człowieku po prostu... napierdala z odległości. Bardziej w tej lokacji, gdzie ja jestem, to po prostu jest wpizu takich typów, co z dual wielding człowieku i chuja, kurwa, zrobić. Ja teraz sobie topór zrobię. Treat the fire key. Welcome home, I shall speak then. Very well. Then touch the dark. Take nourishment from thee. Farewell, Ashen One. Ah, well met. How may...
Lol, wyglądam teraz jak postać z Bloodborne. Ale roli takich już nie mam. Tylko w Bloodborne nie było. Znaczy no, była tarcza w sumie. Dwie były. A, ej, ja mam już kolejne susy na plus 6. Brawo. No, dwie, dwa znalazłem, nawet nie wiedziałem. Powiem ci, plus 7. No, bo ty tam śmigasz dalej, a w tym momencie... Ty byłeś ja tu gdzie ja i ty miałeś ja na plus 5. Przeglądam internet i zaraz idę spać. Dobra, lecimy na boss. No fajnie wygląda ten set tych obrońców otchłani. Jeszcze tylko jakąś maczetę sobie załatwić. Jedziesz. Ej kurde, czy ja mam Firefoxa odpalonego? No pewnie. Aha, i tam jeszcze mój live leci w tle na tym Firefoxie, zajebiście. Właśnie, trzeba jeszcze sprawdzić tą typeczkę, nie? Co kumpla szukała. Przecież ja to jest koleś. To. Spotkasz ją, jak pójdziesz do tego, tam gdzie jest śnieg, mroźno i w ogóle. Kukulus z wielkiego bagna. Jakiegoś takiego typeczka mogę przyzwać. Da ci pierścień i tamten, tego jest wzorek do pokazywania. Jakiegoś kukulusa przyzywam, nie wiem kto to jest, ale z wielkiego bagna. Piromanta! Z biczem. Jak zabijesz z nim bossa, to tam gdzie on się zrespił, są i tam do podniesienia. O, maja. Znaczy tam gdzie go znajdowałeś w sensie. No i gdzie jest boss? Za czarownicą. No wiem, ale no wszedłem do areny bossa i... Ogólnie moje NPC nie weszły, nie wiem czemu. Halo boss? O, wstaje. Ale gówniks. I Taurus z bronią tego. No to jest ten, taki co w niego strzelałem. A ile tu jest ile tu Taurusów i tych leżą. Tych demonów wszystkich. Delayowany atak. Już. Tylko on trochę bije. Ma trochę dużo życia. Hapeki. Co ten typeczek zrobił? Co to za ogień? Firebole lecą, o luj, co on robi ten boss?
ten typeczek przesadza, nie? Już! Już idę! Przeżyć? Nie wiem, chyba tak. A jakie itemy tam są? Jakiś whip i jego armor. A i ten boss mnie zbugował. Ja zaraz wracam. Do dwóch.
Jesteś Adik? O nie! Wyzywam cię na pojedynek, Shengongu. Idę tego bossa klepać. Jakieś taktiksy na niego? Ja biłem go po plecach. Po ogonie w sumie. A nie wiem, on chyba się robi trudniejszy jak nas jest trzech, nie? Więcej HP dostaje. Bolałem go, kurde, nic mu nie robiłem prawie. Wyzwij sobie jednego. Dobra, łapka piromancji nie będzie potrzebna. Czy ja nie usiadłem przy ognisku? No właśnie, nie usiadłem. Zobaczcie, czy będę mógł go zinwajdować. A to co, nie ma jak grania z ekipą w wersji drugiej? Nie no, gra w tej chwili w sosy. Na jaki jest tytuł? Dark Souls. Ale to dzisiaj może nie ma ekipy. O właśnie, nowy czar przecież mam, kurde. Kurde, ja tu się z Mimikiem biję i bazyliszki skądś wylazły. 5. I robią za dymę. Dobra, trzeba ze speli ich pizgać. Ja muszę przeładować save'a, żeby znaki były. No nie wiem, ten typeczek będzie tankował ten jeden, no a drugi chciałbym, żeby tam, nie wiem, coś spelował czy coś próbował chociaż. No on potem jakiś ogień spod siebie puszcza i one lecą od niego i do niego. To się przeskakujesz przez nią. No właśnie zauważyłem, ale NPC-y to strasznie ciula, NPC nie są takie zwinne. Dark Clutch Ring dostałem. Nie wiem, ulepszę broń na ogień, wiem, że będę mu bił wtedy mały damage, no ale... To nie rób tego. Ludzie zostawiali tam znaki, że lighting na niego dobrze działa. Upgrade mówisz na piorun? Czy albo resin sobie. Maruj sobie. Trucizna na niego to działa, wiesz, że ona go zatruła? Normalnie dostawał damage od trucizny.
Graba na bagnie. No, na bagnach jest. Kurde, jak on zionie pod siebie, to mu za dupę też to leci, masakra. Ja mam tylko te zwykłe reziny, one są tak na krótko. Już mi go zabił! Co? Nie lubię delayowanych ataków. No, takich nie umiem unikać. A tu kuźwa były? Byłem, dobra. Nie, no nie, on bije! Jaki on damage robi? Weź mnie przepuść, synek! No jasne. Kurwa, zabił. On jest niemożliwy po prostu tym ogniem, co dzieje w ziemię. Nie wiem, założę sobie pierścień odporności na ogień. A, jednak chwilę Dark Soulsa i zagras ekipa. No. Dobra, najwyższy rez na ogień 89. Nie mam takich dobrych upgrade'ów elektrycznych. Ciekawe, czy ten czar jest tak samo OP jak był w Dark Souls 1 na początku. Żelazne ciało. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie, mam mi się strasznie... wiem, ale... Znaczy, jest ten problem, że ja z jak mam broń w dwóch rękach, to ser jedynki, a dwa strzały i nie mam staminy, nie? No, ja mam lekką broń, a... Znaczy, ja tam magii nie używałem, jakoś nie za wolno jest ten. A wiesz, ja mam lekką broń. Nie wiem, czy szybko. Mam jakąś broń, żebym mógł napierdzielać szybko. Kurde, ale tyle gram, ani bonfire'a nigdzie. O, jakaś winda. Lighting Blade znalazłem. Ale nie gra mi tak pod Mirejkle, więc to tam. O, fuck, zapomniałem, że ja w tym roli nie mogę robić. Czemu my się bijemy z nim w ogóle tutaj? Posuń się, typeczku, no wypuść mnie, no chuj.
No nie wiem, on kurwa dzieje przed siebie tym ogniem, a i tak jak kurwa za nie dostaje, nie? Zajebiście. No. Zlokuj mi bossa, to są takie problemy z lokiem, o chuja. Kurwa, jakiś deszcz ognia jedno, o chuja. Nie binie ją i zabił mi MPC-a. Ja pierdolę. Nie rozumiem tego. MPC-a mi zabił śmieć. A ty go biłeś tylko z tym jednym MPC-em? Tam. Więc ja tego itemu tam nie mam, ja to... Może spróbuję go bez, kurde, bez tego drugiego, bo tamten drugi to schodzi jak szmata szybko. Ile tu jest mimików? Alolu. Próbuję depnąć tą maczetę, nie? Gdzie jest to podejście? Napi. Gdzie były dwa takie te gówniaki, Adi? Pamiętam, że gdzieś były. Nie no, te takie z tymi ta wielkimi deskami na plecach? No. No to one wszystkie były... najwięcej było tam, gdzie miałeś bonfire, gdzie był ten pies. No. A to z tych garnuszków też może mi drapnąć? No bo jak ten z garnuszkiem w ciebie rzuci, to ten, nie? A on też wyjmuje tą... Kurde... Ja pierd... Co to za combo we mnie, chore? Kurwa, ledwo wszedłem, już nie żyję. Pojebało cię, typeczku! Kurwa! Daj mi się ruszyć chociaż. Ja pierdolę. Najebany typ. Nie wiem, rozumiesz, że już spamuję na nich 14 tysięcy dusz? No, nieźle. A po ile dają? 300 coś. Kurwa! Tak, 5 razy se zioni pod siebie! Boss, nie buguj się! Halo, boss! Boss! W ścianę go wsadziliśmy, to rozumiesz to? To już hoksujesz? To bądź jak padę. Nie, jestem jak Lobos. Nie. To masz wmawiać takie rzeczy. To Kalen kurwa dziwnie szybko leci przez tą grę i wszystkich zabija na parę strzał. A dzisiaj mówisz, że jakaś mapkowi 5 tysięcy pierdolą. To w bossa walną. A? Bo on tam jak mu się w pierścień uderzy takie to... Wybuch! Tam 4 tysiące. A to ja już myślałem, że on kurwa...
Już się nie pierdoli, nie? Na łanki nie wjechał. Zabiliśmy go, kurwa. Z tą typiarką jest o wiele łatwiej niż z tym typem. Dusza starego króla demonu. Co? O czym mówisz? Nie, no łatwiej jest tak... Nie, już takiego dalej bossa bije, kurde. Tu jest pizdu nawiązań do Dark Souls 1. Wszędzie kapry, demony leżą. Strażnicy azylu. Taurusy. Gdzieś tu ognisko widziałem tu. W jedynce Taurus potem był normalnym mobem gdzieś jeszcze. No, a tu wszędzie ich zwłoki leżą tylko, nie? I podniosłem na przykład księgę Quillany, nie? To gościu od piromancji mi powiedział, że to jest księga nazwana imieniem prastarej tam tej, nie? Czarodziejki z Izalif. Quillany, no czyli to jest w chuj pojedynce się dzieje. Ale on nie chce wziąć ode mnie tego zwoju, bo on nie jest kobietą. Rewelencje ma jebany. No muszę przeładować save'a, rozumiem, tak? Żeby itemki były. No i teraz muszę iść do tej ślicznej lodowej krainy. A tu też było w cholerę tych iluzorycznych ścian, a na wiki ich na przykład nie ma opisanych. Kalen znam wszystko znajdował, kurwa, każdą ścianę, dosłownie co się dało. Ej, Artur, nie ma tego, tych itemów tu. Zabiłeś z kolesiem, czy... No, z tym magiem, nie? Tym piromantem. To ma beige, no, no. To tam, gdzie go znalazłeś w tamtej lokacji powinny być itemy, czy gdzieś tam, nie wiem. Ja patrzyłem na wiki, bo sprawdzałem, co się z tą książką robi. I tak było napisane, przy okazji to zauważyłem. No nie ma tu żadnych itemów. A typeczek przeżył. Kurde, mam pustą. Kurwa śmieci! No ja jednie. Pierwszy ten... Przeładowałem save'a, wszystko i nie ma. No jasne, kurwa. To jeszcze. Ja wiem, kurwa, jak macie ciążek od XXP. No. Na dwóch moba. Tam ich powinieneś mieć z trzy nawet. Tych siekierami. Ale nie chce mi się tam iść, bo tam jest Big Mama i nie chce mi się jej zabijać zresztą. A tam idzie z tą ekipą, nie? No nie wiem, no jest problem, tyle ci powiem, nie ma itemów. No zdarza się, Adam. No. Nie wiem, kurwa, podejście 78. Mówisz? No, jak na razie jest progres, śmieci mi wyjechały. No może tutaj tam gdzieś na arenie bossa leżą? Może w Firelinku są. Może. Ja teraz jestem w takiej lokacji, co... Ona w chuj wygląda jak pierwszy DLC dwójki. A. Kwasowe kabyczki. No i niby, a tu gdzie w Firelinku, gdzie niby miałby leżeć tej temy? Nie wiem, może u niego gdzieś. Na ten żółw leży, te zwłoki leżą tutaj cały czas. Nie znikną. A mi się też żółw zbudował. Bo pewnie podszedłeś do katakumb. Kartusa. A? No, no to jest bóg. No, bo on powinien zginąć dopiero jak pogadasz z bossem z katakumb. Znaczy pogadasz, zaczniesz walczyć. To on dopiero wtedy powinien zginąć. Śmieci! Znowu, najbioza. Będziesz mówisz śmieciowym królem? Chciałbym mieć królem maczety, no ale nie da się.
W antysocjalistycznym państwie, kurwa, maczety nawet nie można dać. To komu ja mam dać te dwa zwoje? Jak przemienia się w człowieka, to mam jakąś większą szansę na dotknięcie itemu? No już nie tak wiem. Nie działa człowieczeństwo. Chyba to już tak nie działa. Kurwa, bym się naspamował człowieczeństwo jak w jedynce i jeden. Ach. Już mam dwa levele, nie? Jeszcze jest 10 w expie. Może wyleci. Oh, champion, do you wish to... Have a pleasant... Nie wiem, pewnie musi być jeszcze jakiś NPC piromanta, skoro mam dwa zwoje i nie mogę mu ich oddać. Jest. Tu gdzie ja jestem. To jest gdzieś. Ale ja nie mogę znaleźć. Co mogę zrobić? Uuu! Ślady po zasiewie chaosu. Albo wielki młot starego króla. I dobry ten młot, 30 siły. Nie wiem, nie ma w Nexusie tych itemków po tej babce. Welcome home, speak. Very well, then tut haken. Farewell, Ashen One. Jest, mam 28 siły. Co to mogłem wziąć wtedy? Wielki miecz, dużą pałkę, wielką pałkę. And who knows what more. Jojo, no Great Sworda. Taki królewski jest ten Great Sword. A, 28 potrzebuję do wielkiego toporu demona też, ale jeszcze 12 inteligencji potrzebuję. Do tego. No, wielką pałkę też mogę. Dajcie mi normalną tarczę. Jakiś korzystny pierścień. Bardzo wzmacnia piromancję. Są dwa pierścienie na piromancję. Bardzo wzmacnia piromancję. I że wzmacnia. Jest 20 tysięcy. Nie mam żadnych duszyczek. Ale ten Iron Flash, żelazne ciało jest też foler, dobre. Idziesz jak taki moloch, kurwa, boss cię bija, ty nic, idziesz dalej.
Lecimy dalej. Ja to byłem Ithil, mroźne doliny. W mroźnej dolinie. Tutaj teraz mam lecieć. No nie powiem, ten kurwa demon był trudny. A ta lokacja też w cholerę Bloodborne'owo wygląda, ten most taki, którym idziesz do tego Ithilu. To mi przypomina tą lokację, gdzie idziesz do tego pierwszego bossa. No, do tego... Co to? Beasta. Za krokodyl! Co to za krokodyl? Są szatował cię? Nie, na dwa strzały mnie wziął. A, żeby wejść do jednego Covenantu, są dwa takie naraz. Co to jest, kurwa, za krokodyl? Jaki skurwysyn. Skąd to się wzięło w ogóle? Ale ja nic nie mogłem zrobić, on mnie po prostu piznął, nie? Najpierw raz, potem drugi, cześć. No nieźle. No nieźle, typeczku. Właśnie. No chodź. Gdzie on jest? On piorunami strzela! O! Bije zajebiście. Kurwa! Przestań się wyginać! Tu też przyjdziesz, śmieciu? Czy on jest, kurwa, niewidzialny? Tak, on jest niewidzialny! Czym ty żeś mnie uzatknął? Ja pierdolę, przestań żreć! Kurwa! Takie gówno już na starcie miasta, kurwa, czy zabić się nie dał. Ja mu ile biję, gówno, nic. Mam milion życia. Ledwo do miasta wchodzę. Już mnie taki kurwiszcze rozpiernała, no. Zajebisty typeś. Jest tu ktoś do przyzwania w ogóle przed tym typeczkiem? Chuj, ja go piromancją mu wyjebię na ryj. No kurwa, tego się nie da rolnąć! Masz jakieś pieprzone zęby pod dupą! Ja pierdolę. Pojaw się! I chuj zniknął. O Boże, odłamy. Kurwa, mnie za pół HP byle jakim atakiem bije! Nie wytrzymam. Kurwa, pierdolę go. Nie, chuj. Pierdolę. Ja się z tą kurwa nie będę bawił. Pedalny nie będę.
Pierdolę, biegnę przed siebie, kurwa, nie będę się z nim. Jak będę fuj OP, to przyjdę. Czyli nigdy. Ja będę miał przynajmniej jeden miecz jednego bossa. On popierdala za mną, słyszę to. Nie wypieprzaj, typeczku! Ile ty mnie jeszcze będziesz gonił, kurwa, jaszczurko jedno. No. Tak myślałem. A tu jest drugi bonfire po moście i... Wchodzisz do miasta, masz mini bossa na pysk. Postr. No jakby nie patrzeć, to jest taki mini fog. Taka bariera. Bo to jest to miejsce, gdzie lalkę potrzeba. A żeby przejść przez tą barierę? Tak. Ale kurwa, lalka mi nie pomoże go zabić. I Kalem ponoć go upierdoli bez problemu. Mnie też. A tu co się dzieje? Czemu to się nie otwiera? Co ty jesteś? Co to za duchy tu łażą? Kurwa, złe przeczucia co do tych duchów. No właśnie. Nie, te duchy nic nie robią. To są typeczki z tego DLC! Dark Souls 2. Z tymi kanciastymi głowami. Zajebaliśmy się nawzajem. Jest w końcu! 25 tysięcy dusz. O, tu mogę być. Tak działa. Kurwa, tu wszystko jaki damage bije, o Boże. Już! Ten strzela jakimiś duszami we mnie. A, że tu was jest dwóch, to nikt nie po... Ten se miecz wydłużył, kurwa. Ja chyba idę farmić, naprawdę. Idzie czek spić. Chyba idę expić, bo tu nie... Jak nie taki gównik na moście na starcie, to teraz dalej jakieś kurwa lodowe gównik mnie biją jak skurwysy. Burek, robimy tego networfixa, bo mnie chuj trafi. Chuj jest wielkomaczeta, poczekaj. Bo nie jesteś, no to mam się pytanie. Ja za długo.
Ja chyba idę odzyskać moje dusze i chyba sobie dam na dzisiaj spokój. Aż taki tilt? Mhm. Mopy, oni tu mnie mają na dwa hity, zwykłe mopki, kur. To jest przesada. Który ty tam masz level? Ja... 46. No to ja na takim samym wszedłem tam. O no kurwa, teraz mogę pić te mopki zielone. Jasne! Trzy komba se zrób, kurwa! Pięć do skoków! I trzy flash. Dokładnie. Kurwa, on robi jakiś L2 czy coś i on ten mierz mu się wydłuża! A spierdamy, kurwa, typeczku. Chuj, zabij mnie przy ognisku. On ma taki sejmitar? Jak on robi L2, mu się wydłuża dwa razy tyle. Idę płakać. Jako swoje dusze podniosę. O Boże, jak mi się łatwo tą maczetą, to jest zjebane, kurwa, kościotkę kupi. No hita, nie? Ja pierdolę. Nie, bo jak są te kurwa, to tak jakieś zjebane asasyny w niebieskich polerynach. Hmm? Ci kukli z nich na okrągło dropi. One miały już tak wkurwiały. Bo wiesz, na przykład Great Swordem mi mnie najebie, bo kurwa, jak on to ma wolną tą, nie? No wolno, ma ile to staminy wpierdolone. Ja potrzebuję jakąś broń, co oczekaj, przecież ja mam miecz czarnego rycerza. Przetestujmy. No. Aha, dwa jeszcze tu były na górze. Zajebiozo. Ale nie chcę lurować dwóch typeczków. No powiem, że widzę legend na tilt, nie wjeżdżałem taki. No kurwa nie, cała trójka się rzuciła na mnie. Zajebiście. Kurwa, 15 salt zrób! Jeszcze jedno, jeszcze jedno! Fajnie. No on takie obroty robi, chłopie, kurwa, cyrkowiec czy co to jest? Takie obroty robi, kurwa, by jakiś hula hop miał. No jego kurwa nie tra... no i robi, kurwa, co ty pinwheel jesteś? Mieczem czarnego rycerza to tylko typeczka mam na 5 strzałów. Tylko? Aż. Ja ich na 4, ale... Moją... Na... Moją maczetę, ale go, no, on się nawet nie stunuje wtedy. Aha, no ja właśnie ich stunowałem. No, a moją maczetą to ja ich mam na 2 strzały. A plus ile masz maczetę? Plus 6. Tak jak ja masz. W dwóch haczkach ich bierz? Mhm. Chociaż czasami mogę w jednej, nie? No, pierdolę to na dziś. Ale, o, buff jest na maczecie. No, jest. L2.